druga edycja plebiscytu Kupuj Lokalne Produkty. Adam Kilimon, prezes Stowarzyszenia Unikat Przyjazna Gmina. Prowadzimy giełdy kolekcjonerskie dla wszystkich zainteresowanych dwa razy w miesiącu, na których kolekcjonerzy mogą wymienić, sprzedać lub wycenić swoje zbiory. Naszym produktem jest pierwsza w historii moneta lokalna pod nazwą Jeden Dukat Ostrołęcki, wydana z okazji 180. rocznicy bitwy pod Ostrołęką. Na rewersie jest nominał Jeden Dukat Ostrołęcki z herbem Ostrołęki, a na awersie została zaprezentowana postać czwartaka na tle bryły mauzoleum Powstania Listopadowego. Naszym produktem lokalnym jest jeden talar kurpiowski, wydany z okazji roku księdza Skierkowskiego. Na rewersie znajduje się motyw wycinanki kurpiowskiej wraz z logo powiatu ostrołęckiego i nominałem jeden talar kurpiowski. Na awersie umieszczony został wizerunek księdza Skierkowskiego, znanego społecznika i zbieracza pieśni kurpiowskich. No ja reprezentuję Agencję Nową Kurpiowską Stanisław Nowak. Kierowałem się przede wszystkim udostępnieniem instrumentu promocyjno-informacyjnego dla przedsiębiorców. I stąd była emisja monet świątecznych, jednego talara kurpiowskiego, jednego dukata ostrołęckiego, który na rewersie ma życzenia świąteczne. Jest to unikalny produkt, w zasadzie w tej chwili wydany w nakładzie 150 sztuk. Monety świąteczne mają główny cel promocję firmy, przede wszystkim informacje firmy. One powinny być uzupełnione ofertą firmy w połączeniu z wizualną jako pamiątka i upominek, połączone z ofertą firmy, stanowią skuteczny instrument, który pozwoli rozpropagować, zainteresować przyszłych konsumentów firmy jej produktami. Jest to forma reklamy i promocji bardzo tania. Chcielibyśmy sprowadzić koszt tych monet do 10 zł, także one powinny być wraz z informacją i ofertą firmy rozdawane dla klientów, względnie kontrahentów firmy. No i stanowiłyby wtedy konkurencję w stosunku do reklam, które są ulotne, nieczęsto powtarzalne. Taka moneta promowałaby nie tylko firmę, ale przede wszystkim miasto i region kurpiowski.